Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy odcinek jest nietypowy, ponieważ są z nami goście na kanale. Michał i Bartek. No, jak widzicie, wszystko jest dobrze, no i rozpoczynamy film. No i teraz płynnie przechodzimy do drugiej części pojazdu. Oczywiście mamy z dwóch stron otwierane drzwi. Mamy również wysuwający się wąż strażacki. No, spoko to się wysuwa, ale później ciężko trochę to schować na miejsce. No i dwie szuflady również mamy. I z jednej strony mamy gaśnicę, z drugiej strony megafon. Drugi megafon mamy również z tej strony. No a podoba mi się, że tu są właśnie te szyldy. No i ten czerwień nie jest taki bardzo mocny, tylko czasami są takie przejścia wyrzuć. No i mamy również na górze drabinę. No i ten dach jest łatwo zdejmowalny, tak, można właśnie zdjąć go. Koła też są terenowe, no i zaraz przechodzimy płynnie do środka pojazdu. Teraz jesteśmy na dachu akurat pojazdu, no i można to łatwo, tak jak już pokazywałam, ściągnąć. No i teraz środek. Wezmę na chwilę te minifigurki. Wszystkie. Cztery tutaj się znajdują. No i poprosimy teraz znowu Bartka, żeby opowiedział nam trochę o tym miejscu. No to widzimy tutaj dwie gaśnice, jak to w wozie strażackim, bo bez gaśnic to by taki nikt trochę był. No widzimy tam miejsce, w którym znajduje się motor, tylko aktualnie jest nieobjęty. Dużo jest tam tego miejsca, podoba mi się też, że jest to oddzielone to. Są dwa fotele, kierownica. Jak zwykle po jednej stronie. No i tyle. No ogólnie wejście jest właśnie takie skąpe, ale jest tylko, to jest właśnie po to, żeby wszyscy strażacy się tutaj normalnie zmieścili. No i teraz minifigurki. Mamy, na początku bierzemy sobie tak jak dwie bardzo pospolite, no i teraz poprosimy Michała, żeby nam o nich coś opowiedział. Bardzo podobają mi się w ogóle to, no, ci strażacy na pewno nie mają identycznych twarzy. Zazwyczaj nie jest tak, że po prostu jest uśmiechnięte takie z oczkami i tyle. Strój się podoba mi też bardzo, są wręcz identyczne. Tam widzimy jakiś miernik, jakiś tam kabel, nie wiem po co. Ale no, hełmy spoko, więc no, wszystko w porządku. Teraz mamy znowu dwie minifigurki, które też są, mogą być z powodzeniem takim zwykłym strażakiem, który po prostu przychodzi ściągać kota z drzew. No i znowu poprosiłem Michała, żeby nam coś o nich opowiedział. Minifigurki bardzo fajne. Zauważyłem, znaczy no, pewnie wszyscy zauważyliśmy też zmianę skóry tego pierwszego strażaka. W sensie, że inny kolor. Mamy też inny kombinezon, tam widzimy jakąś lupę, co to jest, nie wiem, latarka chyba. Drugi strażak bardzo fajnie, taki zwykły chłopek Lego i to mi się w nich podoba, że są po prostu takie zwykłe. Na pewno tam jakieś walkie-talkie muszą mieć z tyłu, chyba coś tam widziałem. Tak, ma jeden walkie-talkie. Tu. No i fajnie, fajnie, naprawdę bardzo fajnie. No i teraz mamy najbardziej unikatowe minifigurki, bo ta ma właśnie inny kolor stroju, a ta minifigurka jest, ma inny kolor hełmu, ponieważ jest jakby komendantką. No i znowu poprosiłem Michała, żeby coś nam o nich opowiedział. Podoba mi się też ta zmiana stroju tego pierwszego strażaka. Zmiana koloru stroju. Też tam ma chyba inne wyposażenie, o ile dobrze widzę. Moim zdaniem to są też takie jakby rękawice robocze, coś w tym stylu, nie? Pani komendant z okularami zielonymi i w hełmie, też wyróżnionym hełmie, bo w białym, no i też bardzo mi się, wyjątkowo mi się podoba ta pani komendant. No i teraz mamy jeszcze ostatnią rzecz, którą chciałam Wam pokazać. No jest to motor. Mamy tutaj jeszcze innego strażaka, no ale nie będę Wam już go pokazywał. Ma on, no taki znowu pospolity strażak. No i teraz poprosimy Bartka, żeby nam właśnie powiedział o tym motorze. No to jest to ten motor, który właśnie w naszej
straży pożarnej się znajdował, pewnie już się o tym dowiedzieliście. Ma on gaśnicę na samym tyle i światło, dzięki któremu jakieś przeszczęsa to wiedzą, że na akcję jedzie. Na pewno taki nie trzeba się było dużo starać, żeby go zbudować, bo na pewno każdy, kto jest fanem Lego, ma przynajmniej kilka takich motorów, może w identycznym kolorze, ale podobne. Mamy tu dwie naklejki, tak? Dwie? Tak, dwie. No. No i tyle. No właśnie chciałam już dodać, że motor pochodzi z zestawu, który pewnie część z Was ma, czy jest już taki dosyć stary zestaw z Lego City, chyba na ratunek w płonącym barze czy coś takiego, no i tam właśnie taki motor się znajdował. No i na koniec mam dla Was taką mini makietę przygotowaną na szybko, kilka roślin tam dam. No i to jest taka moja, jeszcze dobudowałam tutaj właśnie palące się drewno. No i to jest taka moja propozycja, jaki mógłby być na przykład zestaw z jakiejś fali Lego City właśnie ze straży. Myślę, że to by było dobra rzecz, tym bardziej, żebyśmy dostali jeszcze tutaj tą nową wiewiórkę. Więc teraz poproszę o Michała, żeby coś nam o tym jeszcze powiedział, o tej ogólnie przedstawionej makiecie. Bardzo podoba mi się ta reakcja w ogóle strażaków, że tak powiem. Wszyscy od razu się zbiegli w jedno miejsce, wszyscy są skupieni na ogniu. Tutaj widzimy, jak jeden strażak gasi, tutaj, o, to nie widać, ale no, tutaj biegnie jeden strażak po prostu w kierunku ognia. Tutaj też stoi na pewno na jakąś komendę, pani komendant widzę, stoi z megafonem. Tutaj w drzwiach jeszcze nie zdążył wyjść jakiś strażak. Na motorze ktoś przyjechał. Wiewiórka. Świetny, po prostu świetna makieta. Bardzo mi się podoba. No i teraz jeszcze chciałbym, żeby Batek nam o czymś tutaj opowiedział jeszcze. Tak w skrócie. No, podoba mi się, że został tu użyty na pewno ten wąż. Faktycznie, jak to Michał powiedział, ci wszyscy strażacy przybiegli. Został też użyty motor. No i dodana wiewiórka. Faktycznie, gdyby był taki zestaw, to myślę, że większość osób, która ogląda ten kanał, by go kupiła. I może nie tylko ci, którzy oglądają ten kanał, może ten sam by go kupił. Nie widzę jakichś błędów, na pewno jeśli miałbyś sobie zestaw, to bym jeszcze coś dodał, nie wiem, jakieś drzewo, to co by się mogło palić. No, tak to bardzo fajne, jeśli mogę o tej jeszcze straży powiedzieć, to też bardzo fajny pomysł, taka terenowa. Duża terenowa straż pożarna, jak to powiedział Domisa na początku, taki jakby tir trochę. No, no i już nic dodać nie słychać, naprawdę. Ja bym chciała jeszcze dodać, że odnośnie tego zestawu widziałbym tutaj również właśnie ten skrawek nowej drogi oraz ewentualnie jakąś budkę. No a tak to myślę, że wszystko jest ok i mogłem robić w spokoju jakiś zestaw z fali Lego City. A Was już żegnam powoli w tym odcinku. Chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę za to, co dla Was przygotowaliśmy, ten materiał. No i jeżeli nie zostawiliście również suba, możecie też właśnie zostawić. Nie zapomnijcie również o łapce w górę. No i żegnam Was już właśnie w tym odcinku. Do widzenia, może się jeszcze kiedyś usłyszymy. Cześć!